8 marca, niedziela, analiza weekendowa. Dzisiaj troszeczkę utrudniona, to znaczy się z mojej strony utrudniona, ponieważ no, miejsce, w którym pobieram dane do programu MetaStocka, nie było niestety danych za piątek. Chodzi o rynek polski, w związku z tym postanowiłem, że dzisiaj nie będzie części dotyczącej rynku walutowego, ponieważ no, więcej czasu zajmie nam analiza indeksów, zwłaszcza tych polskich i akcji z rynku, z indeksu WIG20. Będziemy posługiwali się dwoma różnymi wykresami, to znaczy różnymi w tym sensie, że ten, który teraz widzimy, to jest wykres, który przedstawia nam dokładne dane i świece takie, jakie są na dzień dzisiejszy, czyli do piątku włącznie. Natomiast z MetaStocka będziemy się posiłkowali również pewnymi elementami, na które chciałbym wskazać. A więc rozpoczynamy od indeksu WIG20, który w tym tygodniu no, tak naprawdę zrobił świecę, która no, nie powinna budzić żadnych rozterek co do tego, co powinno być dalej. Dalej powinien być spadek. No, nie chce się inaczej na to na razie spojrzeć, jak na dalszy spadek. Czarna świeca z wysokim górnym cieniem, który próbował przetestować połowę dużego czarnego korpusu. To jest efekt tego tygodnia i oczywiście teraz pytanie, czy po takiej świecie można się spodziewać silnej, bo to jest bardzo silna świeca sprzedażowa. Natomiast jak to wygląda w większym troszeczkę ujęciu, musimy się tutaj posiłkować właśnie wykresem MetaStocka i tutaj zwrócę uwagę, tutaj widzimy bez tych piątkowych danych jest ta świeca innego koloru, ale do czego zmierzam, co jest najważniejsze. Zakres korekty, jaką wykonał indeks WIG20, odpowiada tutaj tej czerwonej korekcie, a więc najprawdopodobniej jesteśmy w jakimś, to była fala czwarta i teraz fala piąta. Gdzie ta fala piąta mogłaby się zatrzymać? No pierwszy element to jest moim zdaniem okolice tutaj 1700, a więc ten taki docelowy poziom, który podawałem już jakieś 3 tygodnie temu. Zanim rozpoczęły się te spadki, czyli w momencie, kiedy jeszcze byliśmy tutaj w tej strefie i rynek przed tymi gwałtownymi spadkami te poziomy podawałem. I drugi poziom taki, który tu moim zdaniem mógłby jeszcze przyciągać, to są okolice tutaj 1670, 1650, no gdzieś tutaj ten dołek. To jest moim zdaniem poziom docelowy dla tej tutaj tego impulsu rozpoczętego na poziomie 2200, tego swingu tutaj. Przepraszam, nie na 2200, tylko tutaj na 2280. Tak to moim zdaniem wygląda, czyli tutaj jeszcze jakiś dołek powinien być i on faktycznie mógłby nie być najwyraźniony. Pytanie tylko jest takie, i to oczywiście trudno jest dojść do tego jednoznacznie, czy w obecnej sytuacji bo to jest nasz podstawowy, że tak powiem, wariant, tak? Że mieliśmy od 2016 impuls, teraz mamy korektę, głęboką korektę i ona powinna się gdzieś tutaj w tym rejonie skończyć. Natomiast no, gdzieś tam z tyłu głowy powoli zaczyna świtać element, w którym moglibyśmy przyjąć, że po spadku tutaj, jaki miał miejsce w latach 2007-2009, który no, mimo wszystko w jakiś sposób może być uznany za impuls, mieliśmy do czynienia z korektą A, B pędzące C. No i teraz jesteśmy w jakimś ruchu spadkowym, który no, nie dość, że wybije nam minimum te 2016, no to będzie chciał być może nawet i wybić poziom z 2009, to minimum. To jest no, tragiczny obraz, ale wykluczyć go nie możemy. W tej chwili najprawdopodobniej, tak jak mówię, czekamy na wyjście na nowy dołek, wykończenie tutaj tego swingu impulsowego, tego impulsu i to myślę, że tutaj są szanse na to, aby gdzieś na poziomie 1700-1650 rynek się zatrzymał. Oczywiście jeżeli będzie to tą fala piąta, która definitywnie wybije nam tutaj to minimum 1640 punktów, no to raczej należałoby się spodziewać właśnie bardziej jeszcze pesymistycznego wariantu, którego no, nie brałem pod uwagę do ostatnich, że tak powiem, dni.
Teraz spójrzmy na wykres dzienny indeksu WIG20. Tutaj na wykresie dziennym widzimy wyraźnie czarna świeca. No jest tutaj jakiś dolny cień, bronimy jak gdyby tego rejonu podwójnego dołka. No i w tym momencie można powiedzieć, że jest jakoby szansa, że mamy jakieś A, mamy B i będzie jeszcze C, które w myśl tego mogłoby dojść tutaj do tego wyższego poziomu 1950, ale na tę chwilę, no powiedzmy sobie, jest to scenariusz dużo mniej prawdopodobny, aniżeli ten pierwszy, jaki zakładaliśmy. Kolejny indeks to indeks WIG szerokiego rynku. Już momencik, nie mamy go nawet tutaj w tym momencie. Czyli jednak jakaś mała kucha, to najpierw spójrzmy może na wykres tygodniowy bez zakończenia tego piątku. Tutaj sytuacja bardzo podobna, czyli zakres overbalansu. Moim zdaniem, no jeżeli tutaj nie mamy zatrzymania, no powinniśmy dojść tutaj do poziomu 4700 co najmniej, a niewykluczone są 4500. Co do wykresu dziennego, no sorry, nie zrobię, bo mam pełną możliwość, czyli 10 wykresów otwartych w tym drugim programie online'owym, dlatego też tam już nie dołożę teraz na szybko WIG-u, więc tu musimy sobie po prostu tylko wyobrazić, że mamy tą czarną kolejną świecę, no również na wykresie dziennym spadkową. No i tak jak mówię, no wybicie tego minimum tej dużej czarnej świecy jest moim zdaniem czymś, co prawie no, nie można uniknąć. Kolejny indeks to indeks MWIG. I tutaj widzimy świeca, no również nie zachęcająca do wzrostów, wyraźna próba zaatakowania połowy czarnego korpusu, która nie udała się, rynek cofnął, powstała czarna świeca. W związku z tym najprawdopodobniej powinniśmy iść nieco dalej niżej. Patrząc teraz na wykres MWIG-u, jak to wygląda, no tutaj wydaje się, że powinniśmy zejść co najmniej do okolic 3350, aczkolwiek tutaj również pamiętamy ze skali logarytmicznej, mamy zakres takiego overbalansu, czyli tutaj gdzieś te rejony, do tych rejonów powinniśmy zejść, no i tutaj wydaje mi się, że powinniśmy mieć, no nazwijmy to właśnie wykończenie tej fali piątej, jak tu widzimy, to mogłoby oznaczać koniec całego spadku, ponieważ po fali pierwszej mamy falę drugą w postaci 1 do 1, a pędzące z wyraźną trójką po środku, więc tutaj ten impuls mógłby zakończyć się na poziomie właśnie tutaj w tych okolicach 3350 czy 300, no gdzieś tutaj w tym rejonie, ale to oznacza jeszcze dalsze spadki. Patrząc teraz na wykres dzienny tego indeksu MWIG, widzimy też dojście gwiazda poranna potwierdzona, no teoretycznie mamy tutaj cień, no bo jest ta obrona tego dołka, tak? Jest ta obrona tego dołka, więc jakaś tam, powiedzmy, perspektywa jeszcze robienia fali C do poziomu tutaj tego diamentu, tej pojedynczej świecy w innym kolorze między spadkowymi świecami, no jest w tym momencie tutaj możliwa. Widzimy, że tutaj mamy taką strefę, gdybyśmy chcieli tu zaznaczyć, o, widzimy na wysokości tego diamentu, począwszy od tutaj, tutaj, tutaj i tutaj, czyli no jest jeszcze na to jakaś szansa, ale no prawda jest taka, że oczywiście możemy to zrobić przez pierwszą połowę tygodnia, jeżeli S&P będzie chciał realizować tą świecę z piątku, którą wykonał, a potem spaść. No w średnim terminie raczej ten jeszcze jeden dołek wydaje mi się nieunikniony. Kolejny indeks to już indeks DAX. I tutaj już możemy działać normalnie. Jak widzimy na wykresie tygodniowym mamy kolejną czarną świecę. Zejście tutaj już nadbite, ta strefa, no wydaje się, że nic nie powinno powstrzymać przed dojściem do 11300, a pamiętajmy o tym, że jeżeli nawet mówimy tutaj o układzie, ponieważ tutaj mieliśmy wyraźną trójkę, nie mieliśmy żadnej piątki, więc jeżeli tu mieliśmy trójkę, tu mieliśmy trójkę, no to najprawdopodobniej jesteśmy w jakiejś dużej korekcie. I teraz nawet gdyby ona miała być,
taka, no powiedzmy, normalna korekta, najczęściej spotykana, znaczy najczęściej, najbardziej prawdopodobna, tak? No to by była 1 do 1, to jest zejście do 10 500, a nie wykluczone, że może być zejście również do 9 300 jako korekta nieregularna, tak? Jako korekta nieregularna. No bez względu na to, co jest, wykres tygodniowy w żaden sposób nie chce nam pokazywać, że coś tu się już kończy. Oczywiście po tak drastycznych spadkach wydawałoby się, że jest możliwy jakiś układ korekty, tak? Jakiś ruch prowzrostowy. No pytanie, jakie on ma szanse, spójrzmy zatem na wykres dzienny. Na wykresie dziennym widzimy tutaj element, w którym no, moglibyśmy się dopatrzeć już niemalże pełnego impulsu. To znaczy zejście do 10 300, tu tych okolic, do tej strefy, jak najbardziej prawdopodobne, 11 300, przepraszam, wykończenie. No i jest możliwość narobienia jakiejś większej korekty, ale na tę chwilę również nie mamy jak gdyby podparcia w czymkolwiek z wyjątkiem strefy wsparcia. Świeca w żaden sposób, nawet ta dzienna po luce cenowej, nie pokazuje nam, że ten rynek może się, że tak powiem, że tutaj się zatrzymuje, tak? No, wyglądałoby, że powinniśmy po prostu spadać dalej. I jeśli chodzi o S&P, to tu jest ta jedna, jedyna różnica, aczkolwiek patrząc oczywiście na wykres tygodniowy, widzimy wyraźne dojście, retest połowy czarnego korpusu, retest wybitej linii trendu tutaj, cofnięcie. Mamy taką doji, ale z no, olbrzymią różnicą między górnym cieniem a dolnym cieniem. To wskazywałoby, że patrząc w tym wymiarze średnioterminowym, długoterminowym, powinniśmy spadać i tu znowu to, na co już wielokrotnie od paru miesięcy zwracam uwagę, że tu mamy do czynienia z jakimś układem, który raczej jest jakąś trójką, to znaczy fala A, fala B jako pędząca na niektórych indeksach amerykańskich idealne 1 do 1, tu akurat troszeczkę, że tak powiem, zabrakło do 1 do 1, ale to potem impuls jako fala C. No więc teraz powinniśmy mieć tutaj układ korekty w dół. No i znowu, patrząc od tej strony, to w tej chwili tutaj widzimy, zatrzymanie jest na pewnym szczycie swingu tutaj tego wzrostu. Jest wsparcie, w związku z tym jest reakcja, ale pytanie, jak to wygląda w szerzej. No w szerszym elemencie, jeżeli doszliśmy tutaj do tych poziomów, to albo musielibyśmy już odrabiać, a jeżeli tylko przekroczymy, no to tak de facto powinniśmy tutaj spaść do poziomu tego okolic 2750. Jak widzimy, patrząc na jak gdyby na ten układ szerzej w postaci tutaj występującej możliwej korekty pędzącej, no to 2800 też jest poziomem, który raz jest jakąś taką wyraźną strefą cenową i dodatkowo jest również równością tutaj tych korekt. Wydaje się zatem, że S&P docelowo w tym średnim terminie tak powinien spaść gdzieś okolice 2750-2800. I to, jeśli się nie mylę, a się chyba nie mylę, to by było wszystko na temat indeksów giełdowych. Nie, wróć, bo oczywiście jeszcze wykres dzienny S&P, czyli tutaj pamiętamy, jak wygląda tygodniowy, natomiast na dziennym co widzimy? Na poziomie zamknięcia tego pierwszego dołka, tak? Bo tu mieliśmy zamknięcie, cena nam spadła tutaj do strefy, idealnie zatrzymała, tu powstała świeca, rynek wyszedł do góry i teraz cofnął i na poziomie dołka w cenach zamknięcia nie pozwolił zejść dalej, czyli mieliśmy próbę, ale zamknięte zostało wyżej. Powstał nam taki biały pin bar, który może być zapowiedzią ruchu wzrostowego. I tutaj dopuszczam możliwość pójścia z powrotem w okolice 350. Jest to tutaj, no jak najbardziej jest to możliwe, tak? Jest to jak najbardziej możliwe, co wywoła jakieś korekty również na naszym rynku i na DAX-ie, ale tak jak już powiedziałem, no wydaje się, że nie będzie to niestety albo istety. Nie będzie to koniec tych spadków. Teraz pytanie, czy na pewno taka świeca jest również tym, będzie tą zapowiedzią. Tu potrzebujemy potwierdzenia i to koniecznie potrzebujemy potwierdzenia na 100%, ponieważ mamy tutaj również lukę cenową i czymś normalnym jest, że jeżeli rynek doszedł znowu do strefy wsparcia, to była próba obrony tej strefy wsparcia, ale luka pozostała. A skoro luka pozostała, no to teraz musiałaby zostać ona zamknięta i dopiero po zamknięciu tej luki
w cenach zamknięcia świecy dziennej i potwierdzeniu tego pimbara moglibyśmy liczyć na poziom 350. W tej chwili to jest tak, że mamy jakąś reakcję, która nie przeszkadza w niczym, aby rynek po prostu potraktował to jako w tym nowym spadku korektę i osuwał się dalej. Patrząc znowu na te wykresy, które pokazywaliśmy przed, no DAX nasze, a zwłaszcza DAX, patrząc na te świece, jakie powstały na wykresach tygodniowych, jak to wygląda również na wykresach dziennych, no to miejmy poważne zapytanie, czy na pewno ten pin bar będzie pin barem wskazującym nam wzrosty i może nie tyle, bo wskazywa to on wskazuje, ale prowokującym i dającym nam wzrosty. To nie jest dla mnie takie jasne i oczywiste i dlatego też mówię, trzymając się średniego terminu, uważam, że powinniśmy spaść na niższe poziomy i tak jak już tu jeszcze wspominałem, oczywiście, bo mówiłem tutaj o możliwości, tu mamy w tej chwili zatrzymało nas 50%, ale tu mamy ten overbalance, tutaj mamy 61,8%, to wszystko może mieć miejsce, ale poprzez, nazwijmy to, wykonanie tej świecy, która miała miejsce w tym tygodniu, możemy również, no możemy, nie możemy odpuścić, nazwijmy to, zupełnie innego jeszcze poziomu do zakończenia, a mianowicie poziomu 2550. Nie chcę już brać pod uwagę elementu, który byłby jak gdyby potwierdzeniem, iż tu mamy do czynienia z korektą nieregularną, bo jeżeli tak, to będziemy wybijali nawet i poziom 2350. Dlatego też w średnim terminie moim zdaniem spadki nie zostały jeszcze zakończone, i będziemy się posuwali niżej, do jakiego poziomu, tak jak powiedziałem, pod obserwację rejony 2750, 2800, jeżeli one nie powstrzymają nam tego spadku, no to tutaj widzimy też wyraźną strefę, to jeżeli ona zostanie, nie chciałem przesunąć tego, tylko to, jeżeli ta strefa zostałaby wybita na tym poziomie 2750, to nic nas nie powstrzyma przed zejściem na 2570, tutaj w te rejony, a nawet 2550. A tak jak powiedziałem, w tym momencie będzie już w grę wchodził nawet i układ z większym jeszcze spadkiem poniżej dołka na 2350. Także tutaj naprawdę, jeśli myślimy o zakupach akcji, jakimś inwestowaniu średnio czy długoterminowym, to myślę, że to jeszcze nie pora. Ja wiem, że jest dużo opinii, no taka przecena cudowna na spółki dywidendowe, nie na takie, na owakie. No tak, tylko kto powiedział, że ta przecena już się skończyła? No to jest właśnie to pytanie i oczywiście tu kupując mamy niżej, dużo niżej niż tu, ale pytanie, czy to będzie dobre miejsce, bo jak będziemy mieli tu, to będzie jeszcze niżej, a jak będziemy mieli tu, to będzie już super w ogóle przecena. Także no tutaj należy się powstrzymać przed zakupami, moim zdaniem jeszcze nie jest na to pora. I to by było tyle, jeśli chodzi o indeksy giełdowe.